Hej, hej, to Ela z zespołu Teolata. Czy macie może takie piosenki, które zawsze przypominają wam o lecie? Te utwory, które wywołują pozytywne emocje i przywołują na myśl bardzo dobre, letnie wspomnienia. W dzisiejszym filmie podzielę się z wami piosenką, która we mnie wzbudza takie emocje. Jest to utwór Sunnom Wind zespołu Majest. Zanim przejdziemy do analizy tekstu, koniecznie przesłuchajcie piosenkę i przeczytajcie jej tekst. Wszystkie materiały możecie znaleźć w opisie tego odcinka. Tam również znajduje się link do oferty kursów, którą przygotowaliśmy dla was w Talarnie. Ty w ode wakraste i w uoran. Byłaś najpiękniejszą rzeczą na wiosnę. Kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest naj, to po szwedzku możemy użyć wyrażenia zajmyk określony die, den plus przymiotnik w stopniu najwyższym. Również w formie określonej. Tego wyrażenia możemy również używać z negatywnymi przymiotnikami, na przykład Det var det dummaste jag har hört. To najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem. Du sa, nu blåser det på månen. Mówiłaś, teraz wieje na księżycu. Być może zastanawiacie się, dlaczego w powyższym zdaniu słówko księżyc jest w formie określonej, czyli zamiast månen mamy formę månen. Formy określonej używamy w tym przypadku, ponieważ mówimy o konkretnym księżycu, tutaj tym znajdującym się blisko Ziemi. Ta sama logika obowiązuje, kiedy mówimy o Słońcu, na przykład Solen skiner, świeci Słońce. W tej zasadzie chodzi o to, że jeżeli coś jest unikatowe, jest tego tylko jedna sztuka, to wtedy używamy formy określonej, bo wiemy dokładnie, o który obiekt chodzi. Vidrike kava aperol ur våra koppar i Berså. Pijemy kawę, aperol z naszych kubków Berså. Berså, wzór zastawy stołowej, jest stworzony w 1960 roku przez Stiga Lindberga dla fabryki porcelany Gustavsberg. Wzór ma białe tło i wzór jasnozielonych, zaokrąglonych liści rosnących parami w pionowych rzędach. Wzór ten był używany głównie do dekoracji bardzo geometrycznej zastawy stołowej, którą Lindberg dekorował również innymi wzorami. Ale wzór zielonych liści i geometryczna zastawa stołowa stały się tak silnie ze sobą związane i tak popularne, że dziś mówimy raczej o porcelanie. Berså. Att vi var lyckliga. Att vi var lyckligare då. Że byliśmy szczęśliwi. Że wtedy byliśmy szczęśliwsi. Przymiotniki w języku szwedzkim odmieniają się przez liczbę. W liczbie mnogiej otrzymują końcówkę a, tak jak w pierwszej części powyższego zdania. Bivaliklika. Jednak w stopniu wyższym ta odmiana nie występuje, czyli tej formy tutaj likligare używamy bez względu, czy mówimy w liczbie pojedynczej, czy mnogiej. Bivaliklikare. My byliśmy szczęśliwsi. Ja ovalikligare. Ja byłam szczęśliwsza. Vart enda ord vi inte sagt. Każde słowo, którego nie powiedzieliśmy. Vart enda oznacza każde, czyli jest synonimem varje. Jednakże varje ma zawsze taką samą formę. W przypadku pierwszego słowa jego forma będzie zależała od tego, czy opisywane przez nie słowo jest w rodzaju en czy at. Vart enda ord. Ett ord. Każde słowo. Varenda dag. En dag. Każdy dzień. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do tekstu tej piosenki, to koniecznie zadajcie je w komentarzu. Jeżeli podobał wam się ten film, to dajcie mu łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. To już wszystko w tym tygodniu. Hej, hej!